Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Witam wszystkich, Hubert Miściwojewski. Dzisiaj słuchajcie z Gdańska, dzisiaj jest odpowiedź na ostatni wywiad wielkiego Bu. Tutaj u panów ma inną ksywę, no i co, będziemy wyjaśniać. Krzysztof Ryta, witam. Kogo? Witam, hej. Pan Jacek Murański, witam. Malutkiego mpy. Malutkiego. Panie Jacku, jakby pan stanął przy wielkim Bu, to nie wiem, kto by był malutki. Stałem. Tak? No. A on się buduje na tym, że się wszyscy go całe życie bali. A my się go nie boimy. Nie boicie się? Nie. Ale to może merytorycznie na te zaczepki odpowie Krzysztof. Zaczniemy jeszcze od jednego, ponieważ słuchajcie, na moim własnym kanale zostałem pomówiony przez pana Jacka Murańskiego. Prywata teraz. Nie, dobra. Nie prywata, to jest dobra. Publiczny komentarz. To jest proszę pana, ludzie pisali do mnie, za co mamy znowu spinę. Tutaj macie screena tego komentarza. Mateusz wam doda, nie pojechałem rdając ogonkiem, tylko byłem w Warszawie. No to malutkiem poleciało do ciebie merdając ogonkiem. W takim razie cofam te słowa przeciwko tobie wypowiedziane, bo to była intencja taka, że jak to się, ja się zdziwiłem, że jak się znalazłeś w Trójmieście. Nie odezwałeś się do nas, a wysłuchałeś tylko jednej strony, która narzucić próbuje swoją kłamliwą narrację. Mhm. Więc stąd moje oburzenie, ale oczywiście wyjaśniłeś mi to, cofam te słowa. Nieprawdą jest, że specjalnie do niego przyjechałeś mardając ogonkiem. Było odwrotnie i spotykamy się teraz w Trójmieście, czyli dokładnie. Jesteś w Trójmieście. Kontaktujesz się, tak. Widzimy się i jest akcja, jest reakcja. Krzysiek, myślisz... Znaczy, przepraszam, wejdę ci słowo jeszcze. No właśnie, a propos jest akcja, jest reakcja. Bo malutkiem pył lżyło mnie, próbowało poniżać w opinii publicznej, w oczach opinii publicznej przez kilka lat. I jako chrześcijanin nie odpowiadałem. I moja dobra wola była interpretowana jako słabość. Ale teraz pomyślałem sobie, że robimy inkwizycję, czyli wracamy do najlepszych zwyczajów Kościoła katolickiego. Zrobimy ci stos malutkiem p. Mylnie odebrałeś moją chrześcijańską i pobłażliwą dla ciebie postawę. A teraz jest akcja, jest reakcja. Dobrze, zacznijmy od początku. Krzysiek, bo jeszcze nawet dzisiaj widziałem, że tam Buła dodawał story, że wam się nagle zachciało walczyć, jak się dowiedzieliście o jego kontuzji. I teraz chciałbym poznać właśnie waszą wersję, jak to wyglądało. Tak, i według niego to dzięki mnie się dowiedzieliście o tej kontuzji. Ty się dowiedziałeś, Jacek, ale no on już to ogłaszał na postach i w relacjach, że będzie miał tę operację i tak dalej, więc to nie o to chodzi. Tylko też nie rozumiem jednej rzeczy, bo jeżeli... no nie oszukujmy się, wiedział, bo... Była, wiesz, że Jacek ma kontrakt na walkę z innym panem i jest niemożliwe masą, walczyć no, o... Masą, nie no. Chciałem używać tego słowa. No, niemożliwe jest walczyć w maju, dlatego tak na to naciskałeś, ale wiesz, że od razu po masie jest możliwość walki 8 czerwca. To jest tylko 2 tygodnie, więc wiesz, że w maju nie możemy, dlatego narzuca, że teraz, dawaj, już walczymy teraz. Wiesz, że to jest niemożliwe, ale w czerwcu już nie, bo kontuzja. Więc tu się troszkę mija jedno z drugim. Nie? Tak odpowiadając na twoje zaczepki odnośnie tego. Ja w ogóle lubię te wasze odpowiedzi na story. Świetne są. Nie przestawajcie, panowie. Dobra, jedziemy dalej. Słyszałeś, Buła, nie możemy przestać. Nie przestawajcie. No nie przestać, tak, nie możemy dokładnie. Przestać. Tak. Jedziecie dalej. Jedziesz dalej. I teraz tak, Buła mówi, że specjalnie dla was chciał przesunąć właśnie swój zabieg, żeby z wami zawalczyć i potem zrobić zabieg, bo ma bardzo ważne pojedynki na horyzoncie, ale przed tymi ważnymi pojedynkami właśnie chciał załatwić sprawę z wami. Widzowie, króciutka przerwa, ponieważ Invelo Energy właśnie rozpoczęło rekrutację. Co oferują? Najlepszy program premiowy. Dopłaty do leasingu lub raty na samochód. Wyjazdy all inclusive dla najlepszych handlowców, wypłaty co 14 dni i uwaga, 150 tysięcy premii dla najlepszego początkującego handlowca, który w pierwszych 3 miesiącach podpisze największą liczbę umów. Jeżeli nie masz żadnych umiejętności handlowych, to również się nie martw, ponieważ ludzie z Invelo wyszkolą cię na certyfikowanego handlowca, a następnie zadbają o twój rozwój dzięki darmowej platformie szkoleniowej Invelo Sales Academy. Więc jeśli jesteś zainteresowany, to klikaj w link w opisie, wysyłaj CV, wypełnij formularz i czekaj na telefon od przedstawiciela Invelo. Powodzenia. A mogę jeszcze jedno? Dawaj. Wymień mi chociaż jeden ważny pojedynek Buły przedtem. Jeden.
Jaki jest ważny co dwóch ochroniarzy, którym sam zapłacił? Wiesz co, strzela. No ale mocne oskarżenia. Nie oskarżenia, prawda. To jest przecież na konferencji było. No sam im płacił po 10 koła. Zdziwiłem się, że Krzysiek zaczął otwartym tekstem mówić. No przecież sam się chwalił. No ale przecież sam było to na konferencji, że była wyszedł. Brat Marcina Najmana płaci, jak Najman płacił Słowakom. Po 500, tylko była, sam się przypucowałeś, że zapłaciłeś tym dwóm ochroniarzom, bo to żadni ochroniarze, nikt ich na prime ani wcześniej, ani później nie widział, zapłaciłeś typom 10 tysięcy, tak? No ale wy się mnie nie pytajcie, to wystarczy zobaczyć konferencję prime'u. Każdy kumatyk to ma oczy otwarte widział, no zapłaciłeś gościom za samą walkę i pewnie za wynik tej walki, bo zachowywali się jakby byli obaj, jakbyś, wiesz co? Mógłbyś sobie dwóch Stevie Wonderów równie dobrze do tej walki zakontraktować, ty. Mądralo. Dobra, czekajcie panowie, bo był zegar, czas na rundę drugą. Jedziemy. Strzelam, że te ważne walki to są walki ze sportowcami, wiesz, tam jest Mariusz Wach, jest Omielańczuk, więc no, strzelam, że to chodzi. Ja się pytam, które były, bo jak mamy się za sportowca, jeżeli mówi, że ja jestem średniej klasy sportowcem, czemu nie zaprzeczę, bo przecież nie jestem, nie wiem, Sulenckim, no to jakim sportowcem jest on w takim razie? No, dobrze mówię, a z kim wygrał? No z kim? Z dwoma przepłaconymi pseudo... Łącznie jest tam ile? Czterech, pięciu ochroniarzy, z którymi walczył. Chyba, no nie wiem, nie chcę skłamać, załóżmy, że czterech, bo... No to... Jakich? Czekaj, nie, walczył z dwoma naraz. Milanowicz, ochroniarz swego. Tak, Nikola wcześniej. Drugi ten taki w K1, co walczył, Papaj. A, Papaj, no to tak, czwórka. Dwóch ochroniarzy z prime, to jest czterech. Z kim jeszcze były walki? Denis Załęcki, Dawid Załęcki. Nie jest ochroniarzem. Nie, ale chodzi mi ogólnie już, wiesz, o zawodników. Denis Załęcki, tak. Dawid Załęcki. Poprawmy, dwóch niby ochroniarzy niby z prime. Ochroniarzy, bo sami na ważeniu przy nas, niefortunnie stali przy nas na ważeniu przed prime'em i między gadali z jakimiś ludźmi, mając ich za plecami, że nie, no wiesz, ja to tydzień temu, więc to było ugadane, bo no, za mną normalnie typ gadał, że nie, no tydzień temu, wiesz, tam od parę dni dopiero trenuję. Trzecia runda. Kolejna runda, czekajcie. Jedziemy dalej, dobra. Że parę dni trenują i dostali tam tydzień czy dwa tygodnie. Gadali to za nami, na ważeniu prime'u, nie? No dobra, ale była propozycja teraz walki na fejmie, czy nie? Bo była, mówił, że była. Ale jeszcze raz. No. Ja mogę mieć ofertę na zakup Pałacu Kultury. Ale czy go kupię? No nie kupię go. Sprzedaję ci Pałac Kultury. W okazyjnej cenie. Hubert, bierzesz? Bierę, no jak nie. No widzisz, no to tak samo, no ale ja myślałem, jestem przekonany nawet, że jesteś dużo mądrzejszy niż ten niepiśmienny mużyk, ten Masiak. I ty dobrze wiesz, że to jest sarkastyczne, że ani ty nie kupisz Pałacu Kultury, ani go nie sprzedasz. Ale ten niepiśmienny mużyk nie ma tej świadomości. Otóż co z tego, że Fame chciał zrobić tę walkę, bo potwierdzam, chciał, skoro ja jestem zakontraktowany. Oczywistym jest, że federacja Epic, gdzie w maju będę bił te świnie masę, nie zgodziła się i ma na to mocny papier, bo przecież jest coś takiego, każda federacja sobie to zapewnia i Fame dobrze o tym wie i poinformowałem o tym prezesa Fame'u, jaki jest zapis kontraktowy. Jest dokładnie taki sam jak na Fame'ie. Jest zakaz konkurencji, określony czas przed walką. I ten zakaz konkurencji obejmował 18 maja. Koniec, kropka. Powiedziałem, jest kara dla mnie 1 000 000 zł. Płacicie karę dla Epika 1 000 000 zł? Proszę bardzo, mogę bić się 18 maja. Ale że niepiśmienny mużyk udaje, czyli ten Masiak udaje, że tego nie rozumie, albo co gorsza, on tego naprawdę nie rozumie. On tego naprawdę nie rozumie. On teraz walczy z tym, z Media Expert. Media Expert strachu. Wszyscy się ciebie boją, była w Trójmieście. Ej, Media Expert zwija swoje sklepy. Bo Buła potrzebował adwokata, żeby oddać słuchawki za 200 zł do reklamacji. Potrzebował konsultacji z adwokatem. Ty niepiśmienny mużyku! Dobra, jedziemy dalej. Za ile? Jeszcze mamy 55 sekund. Ale pan, tyle, sam pan kiedyś... Dobra, ale paniasku, ale teraz czarne tylko ja. Czarne jest czarne, białe jest białe. Tak, to teraz ja się nie ma spytam. Opcji. Bije ale, się z, tak, kontraktowo. Ja ale pamiętam jeszcze kiedyś czasy, jak pan mówił, że te zakazy konkurencji to sobie można... Ale jest weksel na 1 000 000 zł podpisany in blanco. To federacja opiera na tej walce całe wydarzenie. Podpisałem weksel na 1 000 000 zł in blanco. Aż tyle łeb Buły nie jest dla mnie warty. Żeby wchodzić w jego propozycję 2x2 Dirty Street Boxing. Baby. Ale żadne baby. Nie, no pan tak mówił, baby. No jak nie? Niepiśmienny mużyk, żadne baby.
Brad Neymana ewentualnie. Ale czarne jest czarne, białe jest białe. Mija walka z masą, jest otwarta droga. Przecież po maju jest czerwiec, prawda? No. Dobra, panie, skończymy dalej. A po czerwcu, nawiązuję do federacji, z którą jesteś jakby związany kontraktowo, a po czerwcu jest lipiec, a potem jest sierpień, więc droga otwarta. Dobra. My w każdym razie z Krzysztofem propozycję, którą złożył nie kto inny, jak niepiśmienny muzyk Masiak, 2-2. Dwa biją się, sam to wszystko określił zasady, że biją się dwa składy. No. Dobijamy. Wszystko przyjmujemy. No ale w tej dacie było to po prostu niemożliwe. No tyle. Dobra. Ale jest możliwe w każdej innej dacie. Data datą. Jeżeli Łukasz z Antyfaktów, Łukasz Ekiert nie chciałby wyjść, no bo to też jest dziennikarz, chłopak ma prawo się nie bić, nigdy się też pewnie nie bił. Była tam chyba proponowana, nie wiem, to chyba był Psychotrop, chyba też Marcin Najman, widziałem, Sił Aktywni. Czy wy byście się zgodzili, żeby wymienić Łukasza, który jest dziennikarzem, żeby wszedł ktoś inny? To ja odpowiem ci. Bo tak, ja przed tym szybko. Najman niech z Cichym wygra wtedy może. Najman niech coś wygra. O, no niech wygra właśnie, niech wygra okay. Z Cichym, no bo mają jakby historię stworzoną, tak? No to jak Najman wygra z Cichym, to będziemy Najmana traktowali... To będziemy Najmana traktowali, no nie powiem, że poważni, bo bez żartu. Pan, co powiedziałeś, Michał Cichy? Marcin Najman się obsrał mnie. No. O to mi chodziło. Zadymiasz. Dobra, więc przechodząc do rzeczy. No. Odpowiadając wprost na twoje pytanie, jestem po rozmowie z prezesem federacji, która złożyła tę ofertę. I odpowiem, Łukasz Ekiert nie jest jedyną opcją. Okay. Zaproponował mi jeszcze co najmniej dwa nazwiska, które również są ze mną na bardzo dużym kursie kolizyjnym medialnie, a które odpowiadają parametrom Łukasza Ekierta, jeśli chodzi o... I jakby o warunki fizyczne i spełnia te warunki, że są to moi hejterzy. Więc i to prezes sam tej federacji wymyślił te dwa nazwiska i będzie w tym zakresie działał. I ja te nazwiska przygotowałem. Grube nazwiska? Grube, bardzo grube. Dużo grubsze niż Łukasz Ekiert. Serio? Tak. No to ja już chyba wiem, ale wam widzowie zostawię to, żebyście sami ruszyli głową. Piłka jest w grze. I Masiak, słuchaj, to, że ty przyzwyczaiłeś się do tego, że od podstawówki byłeś większy, ubrałeś dres, zgoliłeś łeb i wszyscy się siebie bali, i wszystkim zawijałeś kanapki i żyłeś w tej strefie komfortu, w tym swoim balonie żyłeś, to, że jesteś dobrym szturmowcem, nikt ci tego nie zabierze. Ale nie wkręcaj sobie, że ktoś się ciebie boi. Bo akurat w tych warunkach, które zaproponowałeś, 2-2, to przetrąć i ty, i jakiś zając, przeciwko dwóm zmotywowanym, hardym wilkom, to twój zając będzie miał przetrącony łeb po maksimum 5 sekundach, a potem dwa wilki oprawią tego wielkiego niedźwiedzia. Jeszcze tak nie było w historii naturalnej, żeby niedźwiedź wygrał z dwoma głodnymi wilkami. I ciebie też to czeka. Masiak. Ty, niepiśmienny mużyku. A ja bym chciał jeszcze do twojego ostatniego wywiadu nawiązać również. Jedziemy. Do tej kolejnej pały, do Oświecińskiego. I tylko krótko, żeby nie rozwijać specjalnie. Ile mamy? Minuta 10. Zmieścimy się, bo Oświeciński powiedział to w sposób taki sarkastyczny, jakby prześmiewczy, że Jacek Murański po walce z Tańculą chełpił się tym, że wyszedłem z zakrwawioną twarzą do dziennikarzy i powiedziałem, nie uwalił mnie. Tak, ty przygłupie, Oświeciński, Jacek Murański do tej walki, jak już teraz po czasie wszyscy wiedzą i wiedziała to federacja, ale wyszedł do walki z urwanym bicepsem lewej ręki. Wiesz, jakie trzeba mieć jaja, żeby do hali 18-tysięcznej, która cię nienawidzi, która kocha Tańcule i która chce zobaczyć, jak jestem zniszczony, co najmniej w pierwszej minucie, wyjść z urwanym bicepsem i bić się przez 4 rundy i nie być powalonym. Dlatego, że cenię sobie swoją godność i swój honor, to wyszedłem i powiedziałem, tak, z satysfakcją. Mam jaja, mam honor, mam godność. Wyszedłem, nie poddałem się i nie uwalił mnie. Taki kot. Tak, bo to jest młody byczek. Przy mnie to jest młody byczek. Tak, Tańcula miała aspiracje wtedy do KSW. Pamiętacie wtedy, jakiej był w formie?
nie uwalił mnie. I to jest przyczynek dla właśnie tego, że szanuję sam siebie. Tak, i mam w związku z tym satysfakcję. A ty z tego lżysz, bo ty nie wiesz, co to honor. Bo ty jesteś osobą pozbawioną właściwości honorowych. Ogrywasz sobie teraz, no Świeciński, do ciebie jeszcze jeden przekaz. Ogrywasz sobie tego, bo niezorientowany jest ten cios, co jest pięć, dlatego sobie go ogrywasz medialnie. Mieszasz w głowie tej gawiedzi. Ty chłopakowi 75 kilo grozisz, co by to było. Jakbyś... 83. Dobra, ile 83? 83. Ty, koniu, tam 110-kilowy. 100-kilowy. Dobra. Ty, nie koniu, tylko Thompson strachu, tak? Wel strachu, wel Thompson, ty, parówko ty. Ty grozisz chłopakowi, który wiadomo, że przy tobie wygląda mikro. Co by to było, jakbyście się spotkali w latach 90. No to bij się ze mną. Jak w latach 90. parówko. Właśnie, boks uliczny, dirty street boxing. Też bez baby, bo nie zasługujesz na baby. A wiesz, dlaczego nie chcę z tobą MMA? Z tych samych powodów, z jakich nie chciałem MMA z Najmanicą. Nie będę cię ze świnią taplał w błocie, bo nie będę się z tobą przytulał, tylko chcę cię lać, upokorzyć, zniszczyć, a na końcu zrobić na ciebie jedynkę, tak jak na Najmanicę. Kumasz? Kumasz przygłupie? Ty, nawrócony. No i dobra, słuchajcie, zawsze jedna osoba mi mówiła, że zawsze lepiej zostawić niedosyt niż przesyt i my na tym ten wywiad skończymy. No co to, ja się dopiero rozkręcam. To po kim chce pan jeszcze pojechać? Nie, po treningu. Tu rundy się kończą, co po, jest? Nie, no po treningu, wiesz, zawsze endorfiny. Nie, no ale to już tak na zakończenie, bo też tutaj czekają chłopaki. Panowie, to co? No ta walka musi się, co? Kiedyś odbyć. Krzysiek. O, słuchaj, tak jak wchodzisz do frików, to chyba z takim przytupem, co? Grubsze nie można. Czy każdy mi jakby zarzuca to, że się staram od, nie wiem, pół roku czy coś wejść do freaków i mi nie wychodzi? Nie o to, że nie wychodzi, tylko oferty były, ale niektórzy się przestraszyli, ale to nie jest ważne. Jesteś w kadrze, spokojnie, nie, bo tak nie naturalnie się nachylasz. No. To słychać. Jesteś w kadrze. No. Zbieram ładnie, dziękuję. Ale nie, że zbiera... Czasem się zbierało. No. Nie, że zbiera informacje jak o Świecińska, nie? No i wybiliście mnie z rytmu. Chodzi o to, że jak, zobaczcie, a jak teraz się dostanę, to już na main event. Więc no, coś za coś, nie? Można czekać na lepsze. Ale prawda jest taka, że była, to jest między nami osobiste. To nie jest sztuczny jakiś konflikt. Ty to budowałeś przez 3 lata. To jest osobiste. I to nie jest sztuczny konflikt, jak sobie zrobili teraz tam jacyś dwaj, o ktoś tam kogo nazwał pasztetem, nie pasztetem. Tu nie ma grama ściemy. Tu nie ma grama ściemy. I ludzie to wiedzą. I to byłby najmocniejszy freak fight w historii. Najmocniejszy. Ale zakończony dla ciebie bardzo smutno. Ty narcystyczny, niepiśmienny mużyku. Ty detektyw. Detektyw z Media Expert. Ty się pomyliłeś, pomyliły ci się czasy. Jakby to były 80, to byłbyś w Ormo, byś latał w Państwowej Inspekcji Handlowej. Halo, halo, tu buła, tu legitymacja, tu, halo, nie, słuchawki za 200 zł nie mogę oddać. Halo, halo, panie mecenasie, panie rękojmia, o, już mogę oddać słuchawki za 200 zł, ale ty masz sukcesy, buła. Ależ mi zaimponował teraz, ty. Małpo w ortelianowym dresie, ależ mi zaimponował, ty słuchawki oddałeś za 200 zł. Jo! Buła! Brawo! Czekamy na konferencję! Brawo, buła! Brawo! Jak on to powiedział? Gang buły, brawo! Mafia buły, czy jak on tam napisał? Armia buły! Armia bułów, czyli takich przygłupów jak ty! Armia bułów, ale buła! 200 zł słuchawki oddał! Panie Jacku, najlepsze jest to, że ja... Czekajcie, poczekam na swoją rundę. Jedziemy. Że jak ja rozmawiałem z Patrykiem, to najlepsze jest to, że on mówił, że tak, dacie sobie po mordzie, atmosfera już się rozrzedzi, wszystko sobie wyjaśnicie, będzie okej, a pan z nim jedzie. Ciach. To on jeszcze nie wie najważniejszego. A on był w sumie... Jazda się dopiero zaczyna. On jechał 3 lata, skakał po mnie, próbował niszczyć mnie medialnie, próbował hańbić moją godność, próbował odbierać mi honor, mówię próbował. Bo najlepsze go dopiero czeka. Jest akcja, jest reakcja, a reakcja będzie wielka. I czekajcie,
Czekajcie, czekajcie widzowie, reakcja będzie wielka. Tylko niech ktoś zorganizuje tę walkę. No ja liczę, że to się odbędzie tam, gdzie prowadzę konferencję, bo słuchajcie, przegapić takie show z najbliższej odległości to byłby grzech. Kończymy, panowie, ostatnie słowa do kamery i kończymy. Pozdrawiam cię, Patryk. Śmita imponował, Patryk. 200 złotych słuchawki oddał z pomocą adwokata, a iż mi zaimponował! Ty niepiśmienny muzyku! Widzowie, trzymajcie się. No i co? Do zobaczenia. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć taki pojedynek. Ty to masz kurwa sukcesy w życiu. O.